Cześć! Dzisiaj chciałam porozmawiać z Tobą o 8 błędach, które popełniamy ucząc się języków obcych, które sprawiają, że albo porzucamy w diabły całą tą naukę i stwierdzamy, że nie, to nie dla nas, nie mamy talentu, albo w sumie to nam się nie chce, albo w ogóle to się nam nie przyda, albo nie, mozolnie brniemy, ale idzie nam to wolno, jest to proces męczący i frustrujący. Także przygotowuj się na rachunek sumienia. W nauce języków obcych też mamy takie grzechy, które nas spowalniają i zniechęcają. To spróbujmy sobie wypunktować i przemyśleć, czy ja faktycznie tutaj czegoś nie zawalam, czy sama sobie nie strzelam w kolano. Pierwszy, najważniejszy błąd, to jest totalny strzał w kolano, to brak systematyczności. Dobra, mea culpa, wszyscy chyba, nie wiem, tak mi się wydaje, wszyscy gdzieś tam z tym kulejemy, albo nie, i wtedy jest ten flow i wtedy naprawdę progres jest bardzo duży. Brak systematyczności, no zawsze jest jakiś ciężki dzień, ciężki tydzień, potem się robi miesiąc, no i potem trzeba by w sumie zacząć się uczyć od nowa. Frustracja sięga zenitu. Często mamy też do czynienia z czymś takim jak słomiany zapał. Bo kiedy zaczynamy się czegoś uczyć, a czy to sport, czy to jest dieta, czy to są jakieś postanowienia, czy język, no każda z tych rzeczy to jest proces długotrwały. To jest proces, to się nie dzieje z wtorku na środę. Więc tych momentów, kiedy chcemy to rzucić, będzie po drodze mnóstwo. I tych dni trudnych, no też będziemy mieli sporo. Jak nie stracić właśnie tego zapału, tego początkującego flow, kiedy chce się nam, kiedy wolne chwile przeznaczamy na to nowe hobby. Jak utrzymać właśnie taki zapał? Wydaje mi się, że nie rzucać się w pierwszej kolejności na robienie nie wiadomo ile. Tak jak na przykład z instalingiem. On jeszcze się pojawi dzisiaj, to jest apka, to jest platforma może bardziej do nauki słownictwa. Ja widzę, jak na przykład mnóstwo ludzi te pierwsze dni jest zachwyt, jest takie zachłyśnięcie się, jak to za mnie odwala całą robotę związaną z nauką naokoło, a ja tylko pyk, 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 naprawdę uczę się. No to jeszcze jedna sesja. I ja na przykład widzę po statystykach, że jest naciupane tych sesji, no a później jakoś tak gdzieś ten zapał ginie. A wydaje mi się, że kluczem jest wyrobienie sobie dobrego nawyku jednej, dwóch. Okej, mogę zrobić tych sesji więcej, ale nie warto na początek takiego sobie reżimu zbyt dużo narzucać, bo się zniechęcimy, bo się nam to po prostu przeje. Fajnie mieć taki malutki niedosyt, no i tak planować tą naukę, żeby to było 10, 15, 5 nawet minut, ale próbujmy codziennie, bo ten brak systematyczności to jest to, co gubi nas najbardziej. Uczymy się, te słówka wchodzą, ale zanim my je tak naprawdę przełożymy na nasze aktywne słownictwo, możemy je po prostu zapomnieć. No i to jest takie błędne koło, prowadzi do frustracji, no to się zniechęcam, no to już, no to jak odwlekam to, bo i tak z tego nic, no i się to rozchodzi po kościach. Dobre nawyki, mało, ale codziennie pozwoli nam utrzymać tą systematyczność, a systematyczną jest kluczem do opanowania języków obcych. To pierwszy błąd i zastanów się, czy tutaj nie popełniasz błędu. Pod filmikiem jest taki arkusz, można sobie tam zaznaczać, ciach, czy ta systematyczność mi kuleje, czy nie. Czy mam sobie coś tutaj do zarzucenia. Drugi błąd, on bezpośrednio skutkuje tym pierwszym, o którym mówiłam, to brak celu. Brak określonego celu, brak tego po co, dlaczego ja to robię. No bo okej, mogę sobie rzucić, nie wiem, matura. No, matura dla kogoś w podstawówce, czy nawet kogoś w liceum, w tych początkowych klasach liceum, hasło matura to jest taka jeszcze abstrakcja, że
nijak to nie będzie motywować do wykonywania tysiąca poszczególnych małych czynności, które się składają na to, żeby ją zdać na 98% na poziomie rozszerzonym, czy na 100. No, tych kroków do wykonania jest tysiące, więc rzucanie tak odległego celu to tak jak w diecie za chęć schudnięcia 30 kilo. 5, 2, jakoś to na małe kroki trzeba podzielić i tak samo z tym celem. Naprawdę zastanów się, po co ci ten angielski, bo chcesz się super fajnie czuć, chcesz być cool, chcesz się płynnie dogadać tu i tu. Czy chcesz mieć swobodę wypowiedzi, czy chcesz faktycznie mieć w CV jakiś egzamin, ale wtedy też może nie trzeba od razu z poziomu, w którym ja ledwo pytam, gdzie jest basen, rzucać się na B2, a bo kumpel ma FCE w CV, no to też będę mieć. Okej, ale to może niższy któryś egzamin, to też jest cenione, bo słyszałam, że niżej niż B2 to nie ma co zdawać. Nieprawda. Jeśli chcesz, żeby twoim celem był egzamin, to dajmy niższy poziom. No bo i tak, ktoś, kto ma taki egzamin w porównaniu z kandydatem, który go nie ma, to i tak jest różnica niebo-ziemia. Ja wiem, że egzamin to jest jedno, a za tym idą umiejętności, ale takie mamy założenie, że uczymy się i tą wisienką na torcie będzie egzamin, uczymy się rozwijając swoje umiejętności, kompetencje, to dogadywanie się, rozumienie, mówienie. A egzamin jest drogą, która nam jakby wyznacza ścieżkę, jak to realizujemy. Cel każdy ma swój własny i prywatny. Można go gdzieś wypisać, można się im pochwalić, można go mieć tylko dla siebie. Trzeci błąd, który gubi i frustruje, denerwuje i męczy, to brak nauki słówek. No bo z pustego i Salomon nie naleje, jak nie masz klocków. Jeśli wyobrażamy sobie, że słówka to klocki, z których składamy zdania, coraz bardziej skomplikowane wypowiedzi, jeśli nie ma tego budulca, no to najlepszy sposób na frustrację. Na sfrustrowanie siebie, lektora, współkursantów w grupie, bo idzie ten flow, jest dyskusja, chcę coś powiedzieć, mam zdanie na ten temat i chcę się wypowiedzieć, no i a jak będzie to, a jak jest to, a jak jest po angielsku, a jak się to mówi po niemiecku? I zejdzie mi na to, a nie powiem tak naprawdę tego, co mi na sercu leży. Więc nauka słówek, no bez słówek się nie załatwi nic. Nauka słówek wcale nie musi być żmudnym i obowiązkiem, który dreszcze w nas przywołuje, bo już sama myśl o nim. Jest tutaj, zobaczcie, link do filmu, gdzie mówiłam o 5 metodach nauki słówek, o tych mniej i bardziej skutecznych. Poszukajcie tam czegoś dla siebie, bo nauka słówek to może być naprawdę fajna sprawa, jeśli uczynić z niej taki przyjemny nawyk. A kolejnym błędem będzie coś zupełnie przeciwnego, czyli chęć nauki wszystkich słówek. Jeśli znajdę coś, co mnie interesuje, podcast, artykuł, tekst piosenki i chcę się wreszcie dowiedzieć, o czym to jest, tak naprawdę, co oni tam śpiewają, a nie mi Romano, to może w tym tekście piosenki być naprawdę dużo słówek, naprawdę dużo wyrażeń i wypisywanie sobie 50 nie ma sensu. Jeśli interesuje mnie jakiś ciekawy artykuł albo piece of news, jakiś fragment wiadomości i to chcę się dowiedzieć, co się tam stało, co oni piszą, że się tam stało, no to też nie wypisuj 50. Wypisz 5, naucz się ich, niech to będzie twoje aktywne słownictwo, spróbuj powiedzieć, co się tam stało, używając tych 5 słówek nowych, wprowadź je do instalingów, zrób z nich fiszki, włóż je do kieszeni, przyklej sobie te post-it noty, takie żółte karteczki, widź te słówka, używaj tych słówek. Jeśli czas, który miałeś przeznaczony na naukę jeszcze się nie skończył, szukaj więcej, dokładaj, ale nie rób listy nieskończenie długiej, z którą potem nie zrobisz nic. Kucie, kaloryfer, krasnal, kropidło, bo akurat na K fajnie nam tu szły, i nieużywanie tych słówek nic ci nie da, oprócz frustracji. Czyli ucz się tego,
czego możesz użyć i używaj. I używaj. No to płynnie do kolejnego błędu, czyli brak praktyki, a sama teoria. Zobaczcie, jak to jakby jedno powoduje drugie, jak to taka spirala już się zauważyliście. Z tego jednego błędu ja wchodzę w drugi, no bo tak jest, no bo taka właśnie spirala się nakręca frustracji. No bo teraz tak, nie używam, czyli mam brak praktyki, ale teorię tak, teorię znam, teorię mam. No to sobie fajnie poczytać, pouczyć się można, o zadanie zrobić. No, jeszcze zadanie to spoko, mogę coś tam napisać, coś mogę. O, ten czasownik w nawiasie poodmieniam. Mam taką znajomą, która mówi, że ona już 5 razy tą książkę przerobiła, ona już na pamięć ją zna, więc jak jej będzie trzeba po angielsku się dogadać, to ona sobie ją jeszcze 6. raz szybko przerobi. No ja mówię, że może byś przyszła u nas godzinkę sobie pogadać, po prostu użyć tego, co tam się nauczyłaś z tej książki. Nie, to ona nie ma takiej potrzeby. Tylko że jak przychodzi się odezwać, przyjeżdża mąż kuzynki z Anglik, no to jakby jest napad paniki. Teoria ciekawa lub nie, ale nie da nam znowu nic. Bardzo też często jest tak, że gdzieś takie jakieś lenistwo w nas jest, że ta jakby ta nauka to będzie boleć, to już lepiej zwolę to zadanie zrobić. I ja widziałam, ucząc bardzo dużo, widziałam, jaka jest łatwość odhaczania, zrobienia zadania, bo to widzę, to też cieszy oko, że jest. Natomiast no, uczenie się kolejnych słówek, kiedy już i tak przecież tyle umiem, takie jakieś zwlekanie zawsze z tym widziałam. No i później już przychodził ten termin lekcji, no już się człowiek no, nie zdążył za te słówka zabrać. A jak już się nawet zabrał, no to nie poćwiczył. Czyli to, co nas interesuje, to praktyka, to trening, to używanie języka, a nie zgłębianie jego teorii, zastosowania 16 czasów. Przyjdź i pogadaj z nami w 3. Takie wyzwanie. Odhacz tam sobie, czy nie wchodzisz gdzieś do tej szuflady. Zastanów się, czy nie popełniasz też 6. błędu, czyli mówienie sobie w głowie i myślenie, że to już wymiatam. 5. mówiłam, 5. błąd, na który zwracałam uwagę, to mówić, używać, ćwiczyć. A 6. konkretnie o co mi chodzi. Często jest tak, że na przykład prosimy, żeby sobie coś przygotować, będzie dyskusja o tym, jesteśmy w takim jakimś kręgu tematycznym, konkretnym i no i chcemy o tym gadać. I teraz jeśli ja moją opinię na jakiś temat przegaduję sobie w głowie, to w głowie to jakoś to tak nawet leci, ale to jest złudne i to może być totalna ułuda, bo ani ja tego nie słyszę, ani jakoś ja nie wiem, czy to tak naprawdę jest to słówko, o które mi chodziło. Mów na głos. Mów na głos, kiedy jesteś sam, sama, kiedy jedziesz samochodem, kiedy się uczysz, kiedy gdzieś idziesz. A co? Niech słyszą. Teraz się mniej gdzieś chodzi, teraz się więcej siedzi w domu, więc możesz mówić do tej kobitki z lustra, do tego chłopaka, co tam w lustrze na ciebie spogląda. Mów do niego, załatwiaj, potarguj się z nim, spróbuj coś kupić, spróbuj opowiedzieć, spróbuj skrytykować. Nie tak to miało być tak, tak i tak. Albo chciałbyś, albo no co tam jest do ćwiczenia, mów na głos. Jeszcze jak się odważysz mówić już na głos, słyszeć siebie mówiącego w języku obcym, mówiącą po niemiecku, mówiącego po angielsku, to idź krok dalej, to odważ się jeszcze nagrać siebie. Przecież tak łatwo to zrobić komórką, ile człowiek sobie tych selfie narobi, to naciśnij tam nagrywanie i mów po angielsku do tej komórki. Potem to odsłuchaj, czy to tak brzmi jak chcesz, czy ta wypowiedź, czy ten temat, który teraz omawiasz, czy to słownictwo, którego się uczysz, czy to tak brzmi w tych wypowiedziach jak chcesz. Można jeszcze się odważyć, 3. krok, można to wysłać komuś, na przykład komuś z Twojej grupy na kursie językowym, czy koleżance, czy siostrze, komukolwiek, może nauczycielowi. Tak jak się umówisz i nawzajem tego posłuchać. Przecież nauka języka, no co jest celem nauki języka? Nie mówienie do szafy, tylko mówienie do
ludzi, komunikacja, więc przełamywanie tej bariery można rozpocząć od gadania do własnej komórki, do nagrania się, może z czasem wysłania tego komuś. To świetnie pokazuje, czy już umiesz to, czego się uczysz, i jest genialnym sposobem na praktykę, na ćwiczenie, na putting into practice tego, co się człowiek uczy, bo to jest jakby kluczem do sukcesu. To idźmy do siódemki. Dlaczego tego nie robimy? Czyli bunt kolejny, obawa przed popełnianiem błędów. Ten lęk, który w nas siedzi przed zbłaźnieniem się na forum grupy, klasy, kolegów z pracy, rodziny, znajomych, którzy lepiej mówią niż my po angielsku, no albo tego native'a, czy tej pani na recepcji, kto się nam tam trafi, to lepiej nic nie powiedzieć, to tata, to ty powiedz, nie? Niby tutaj wszystko umiem, wymiatam, mam 16, tu mam 16 czasów w stronę bierną i reportet ostatnio tu wpycham. A się boję powiedzieć. Boję się, bo myślę, że ktoś się z moich błędów, no nie wiem, zaśmieje, popatrzy krzywo. No to co na to poradzić? To, co mówiłam w siódemce. Przełamywać, mówić na głos, nagrywać i nie bać się znaleźć taki kurs językowy, znaleźć taką grupę, najlepiej małą, w podobnym wieku, na pewno na swoim poziomie, gdzieś, gdzie mi to zagwarantują, gdzie będą nie umieć tego, co ja i umieć to, co ja i chodzić, i mówić, i nie bać się wypowiadać, przełamywać ten strach, bo błędy są genialnym sposobem na uczenie się. Na błędach naprawdę można się świetnie uczyć, popełniając je. Warto też poszukać takiego nauczyciela, takiej grupy, w której wiem, że nikt się ze mnie nie zaśmieje i że nie od razu, kiedy ja tu wypowiadam się i sunę i pcham tą moją wypowiedź, tu stop, nie, tak, źle, nie, źle, źle, źle. No to wkurza, to deprymuje i nie takiego miejsca szukamy. Jest milion sposobów, żeby poprawić błędy, ale dać się temu człowiekowi wypowiedzieć. Szukaj takiego miejsca, no różnie bywa, zwróć na to uwagę, jak traktowane są twoje błędy, czy się na nich uczysz. Mnóstwo jest na to sposobów, nie bój się je popełniać. Dla native'ów zastanów się, jak fajnie się czujesz, kiedy słyszysz, że obcokrajowiec próbuje mówić po polsku. Nie budzi w nas to złości. To kaleczenie. No jest w tobie złość, jak słyszysz, że ktoś do ciebie dziękuje i coś tam jeszcze próbuje klecić. Mnie to cieszy. Uważam, że to jest bardzo miłe, fajne, że mu się chce uczyć tak trudnego języka jak nasz. To jest doceniane. I tak samo będzie z naszymi wysiłkami. A błędy? No po trochę. Będziemy je eliminować. To jeszcze jeden błąd. Zostawiłam go na koniec, ale wydaje mi się, że warto się zastanowić. Rozejrzyj się po tym miejscu, w którym się uczysz. Ile tego wszystkiego już masz? Ósemka. Ile masz materiałów do nauki? Książek, aplikacji, co to tam jeszcze człowiek ma w dzisiejszych czasach, kanałów na YouTubie, seriali zaczętych na Netflixie, tysiąca rzeczy, którymi się otaczamy, które ciągle kupujemy, bo coś się pojawia, bo wychodzi jakaś nowa książka, bo od stycznia to się będę z tą książką uczył, bo to nam zapewni, że my tak popłyniemy. No i tych książek często przebywa. Przybywa książek zbieranych przez lata, książek, materiałów, płyt, programów komputerowych. I potem jak już przychodzi takie bym się pouczyła, no bym coś porobiła, to nie wiadomo za co się zabrać, w co ręce włożyć. I zawsze kupując coś do angielskiego, coś do niemieckiego, wpadało mi, o jakie fajne pojawiły się coś nowocześniejszego do nauki, to ja to biorę. No i jeszcze mam to, a tu jakieś testy, tu jakieś powtórki, tu z rozmówki, tu jakaś apka. Mam bardzo dużo angielskiego w tłumaczeniach z wydawnictwa Preston. No to dawaj, jest do niemieckiego. O, jest trzecia część. A, nie skończyłam pierwszej. Dobra, biorę trzecią. Przecież już nie płacę za przesyłkę. No i zastanówcie się nad tym, rozejrzyjcie się.
czy nie lepiej zamiast gromadzić ciągle coś tam dokupić, zapisać się na kurs językowy, gdzie ci w cenie dadzą to, co jest ci potrzebne i po prostu systematycznie to realizować. U nas w Encjo w kursie dostajesz cotygodniowe zajęcia w dobrze dobranej grupie na Twoim poziomie, zbliżonej wiekowo, na pewno poziomem, intensywnością tych zajęć. To bardzo ważne. Dostajesz dostęp do platformy, na której uczysz się słówek, tych, które są potrzebne na zajęciach, tych, które są potrzebne, żebyś się mogła wypowiedzieć. Dostajesz podręcznik, który jest osią tego wszystkiego. Aczkolwiek dzieje się tam tak dużo, że ten podręcznik to tylko do zachowania czasem dobrego toru zajęć i nie zejścia w zupełne plotki. Czasem tak jest, zależy jaka grupa. Dostajesz wszystko, co Ci potrzeba i dwa kubły motywacji. Zastanów się, spójrz na tą listę, spójrz na to, co sobie tam odhaczałeś i zdecyduj, czym zajmiesz się najpierw. Ciężko rzucić się na 8 błędów zaraz, po kolei. Po pierwsze, po co się uczysz tego języka? Jak już to będziesz wiedzieć, to pomyśl o nauce słówek, pomyśl o może fiszkach, może platformie, o tym, jak się tych słówek uczyć, których słówek się uczyć. Koniecznie daj mi znać w komentarzu, bardzo na to liczę, które z tych błędów zdarza Ci się nadal popełnić, które z tych błędów uważasz, że najbardziej Cię blokują. Czy na kanale jest jakiś sposób, w którym możemy Ci pomóc walczyć z tymi błędami? Może wyzwaniem czasowników, nie, czasowników frazowych, phrasal verbs, one pojawiają się co tydzień. To już daje nam jakąś systematyczność, a Tobie szansę na opanowanie tego, co w ciągu tygodnia. Są takie zbiorowe filmiki, gdzie tych czasowników jest więcej, są takie, gdzie są po jednym. Zobacz, jak z tego można by skorzystać, jak znaleźć i zaplanować sobie te 10-15 minut nauczenie się słówek na instalingu dziennie. Jak gdzieś to wcisnąć w dzień, żeby zrobić sobie z tego fajny i miły, dobrze się kojarzący nawyk. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału. Systematycznie dodajemy tu takie motywujące, rozwijające, ale też uczące Cię treści. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Odezwij się w komentarzu, jak to wygląda u Ciebie. I do zobaczenia w następnym filmiku. Bye!